na nas są zastawiane. Kolejny telefon, bardzo prosimy. Halo? Tak, proszę. Czy ja mogę się włączyć już? Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. To znaczy można mówić, tak? Tak, kto mówi? Mirosław z Ostrołęki. Witamy pana. Mirosław. Halo? Proszę. Tak, proszę bardzo. Mirosław z Ostrołęki. Mogę się włączyć do... Tak, oczywiście, już mówiłem. Więc tak, cieszę się bardzo, że jestem na antenie. Happy to be online. Cieszę się bardzo, że jestem na antenie i chciałem się włączyć do tej dyskusji. Mam przy sobą tutaj książkę Bestie końca czasów Henryka Pająka. No proszę mówić dalej, bo... Tak. To, co się dzieje w dziedzinie kulturowej, te różne zmiany językowe, zmiany cywilizacyjne, one są włączone w bardzo szeroki krąg zmian politycznych i rzeczywiście one obejmują i Organizację Narodów Zjednoczonych, i Unię Europejską, obejmują wręcz cały świat. Walka jest bardzo ciężka i trudna, ale może bym powiedział jedno tylko zdanie, że nie chodzi tutaj tylko... Nie chodzi tutaj tylko o tą walkę widoczną w dziedzinie kultury. Ona obejmuje wszystkie dosłownie dziedziny na świecie i dotyczy po prostu walki Kościoła przeciwko jego wrogom ukrytym, sięga gdzieś głębi czasów, a tą najważniejszą organizacją, która stoi na czele, jest właśnie jednak masoneria, ten antykościół. Nawiążę tutaj do tego, co powiedział Ojciec Święty, już nieżyjący nasz wielki Polak, w roku 76 podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Powiedział, że cały świat czeka ta wielka konfrontacja, a Polska wejdzie w nią w szczególności, i ta konfrontacja jest teraz, ona się odbywa. Nie możemy w tej walce stać jakoś tak z boku i musimy się trzymać Kościoła, tego co mówi Ojciec Święty, Benedykt XVI, tego co mówi Kościół w różnych swoich dokumentach, przede wszystkim w katechizmie Kościoła katolickiego. A na koniec tych moich tutaj uwag chciałbym polecić książkę Bestie końca czasów, a w ogóle wszystkie książki pana Henryka Pająka, które... Dziękujemy panu serdecznie. Dziękujemy bardzo. No, myślę, że to, co pan mówi, trochę się wpisuje w treść artykułu, który był zamieszczony w sobotę niedzielnym w naszym dzienniku. Zatytułowany był ten artykuł "Diabeł popiera globalizację", więc to na pewno wszystko, co się dzieje, jest bardzo na rękę szatanowi i myślę, że patrząc jako chrześcijanie z punktu widzenia takiej właśnie tej konfrontacji dobra ze złem, to widzimy, kto za tym stoi. Looking from the point of view of this confrontation, we know who stands behind who. But what am I supposed to say? What am I? To znaczy, ja powiedziałem po prostu, chodzi o to, że dla nas chrześcijan, my oceniamy to oczywiście, prawda, jako... Ale ja przetłumaczyłem, czy coś pani profesor ma powiedzieć? Tak, tak, jeżeli jest chce. If you got something to say, yes, come on. Dobrze, to odbieramy następny telefon, prosimy bardzo. Nie będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Jerzy z Francji, serdecznie witam ojca oraz szanownego gościa, panią profesor, no jak i również pana tłumacza. Otóż chciałbym właśnie nawiązać do pojęcia miłości. Pani wspomniała tutaj o miłości, o cywilizacji miłości, to jest prawda. Ale trzeba jednak wspomnieć to, o czym Ojciec Święty Jan Paweł II wspomina, że miłość jest wymagająca, a nie pobłażająca złu. I właśnie żyjemy w epoce, który nawołuje i który promuje pobłażliwość. Stąd tyle zła. I to na szczeblu i politycznym, i wśród dziennikarzy, nawet w domach, pobłażliwość na zło. I to jest chyba największe zagrożenie. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy serdecznie, panie Jerzy. Szczęść Boże. Czy pani profesor chce słowo powiedzieć? Yes, love is indeed demanding. W rzeczy samej miłość jest wymagająca. Yes, we must rediscover what John Paul II was saying, that the human being can only find himself in the disinterested gift of self. Musimy ponownie dojść do tego, co odkryć ponownie to, co mówi Ojciec Święty, że człowiek może odkryć siebie tylko i wyłącznie w bezinteresownym darze z siebie samego.
We must also today rediscover the Trinitarian dimension of love. Musimy również odkryć wymiar Trójcy Świętej zawierający się w miłości. Love comes from God. It doesn't come from God is the one who loves us first. Miłość pochodzi od Boga, który jako pierwszy nas umiłował. The concept of love has been secularized. To pojęcie, rozumienie miłości zostało sekularyzowane, zeświadczone. And our role is to help humanity rediscover this Trinitarian dimension. I naszą rolą jest odkryć ponownie, pomóc ludzkości odkryć ponownie ten wymiar Trójcy Świętej w miłości. Prosimy bardzo. Halo? Szczęść Boże, serdecznie witam na antenie telewizji Trwam. Ja mam pytanie w sprawie... A czy możemy widzieć, kto mówi? Halina ze Stanów Zjednoczonych. Witamy Pani Halino, bardzo proszę. Ja mam pytanie na temat in vitro. W in vitro widzę wielkie zagrożenie, ale ono jest propagowane jako pomoc dla rodziców, którzy nie mogą mieć potomstwa. I to jest tylko pokazane. Natomiast ja mam pytanie. W in vitro jest to takie niebezpieczeństwo, że ciało kobiety jest często wykorzystywane do spłodzenia człowieka dla innych, dla małżeństw homoseksualnych na przykład, czy my nie wiemy, kto to będzie, prawda, bo to jest niepokazane, to może ktoś sobie, że tak powiem w cudzysłowie, zamówić takie potomstwo. Ja widzę wielkie zagrożenie w tym, a poza tym właśnie to podprowadzenie likwidacji mama, ojciec, rodzice jest jakby przygotowaniem do produkcji człowieka w przyszłości. Ja to widzę w perspektywie czasowej to przygotowanie. Czy co pani profesor powie na ten temat? Dziękujemy serdecznie pani Halino. Pozdrawiamy gorąco. I think you're right. I don't have much to say because I'm not a specialist on the issue, but sądzę, że ma pani rację. Co prawda nie mam zbyt dużo do powiedzenia na ten temat, gdyż nie jestem specjalistką w tej dziedzinie. What you're saying seems to be in line with the teaching of the church. To, co pani mówi, wydaje się być spójne z nauczaniem Kościoła. And you're perfectly right to say that we are now moving towards a culture that seeks to produce human beings. Ma pani rację, mówiąc, że kierujemy się w stronę społeczeństwa, które produkuje osoby ludzkie. To honor our freedom to choose. Po to, żeby wykorzystać, skorzystać z naszego wolnego wyboru. To have a child if I want to have one, when I want to have one. By mieć dziecko, kiedy chcę je mieć, jeżeli chcę je mieć. And it is quite significant that the global norm is called reproductive health. Jest to bardzo znaczące, że to, co się dzieje, nazywane jest zdrowiem reprodukcyjnym w tej nomenklaturze światowej. Because reproductive is, reproduction is a Marxist concept. Ponieważ reprodukcja jest pojęciem marksistowskim. The Christian view would be procreation. Jeśli chodzi o nomenklaturę chrześcijańską, byłaby to prokreacja. So a partnership between God and man and woman. I byłoby to partnerstwo pomiędzy Bogiem a kobietą i mężczyzną. But not a production or a reproduction of human beings alone. Ale nie jest to ani produkcja, ani reprodukcja samych ludzi.